Elon, weź się no. Zostaw czerwony przycisk, który da się chronić ten odebit do wyrzutu. Fakt do góry i komentarz. No i... No siema, witam. Tego użytkownika, który zostawił czerwony przycisk po to, żeby był stary, żeby nie przegapił kolejnego dneska, bo wakacje zaczynamy dużo vlogów. Co ci się łapę w górę, to do Bartka Zacharskiego. Wlatujemy na chatę rowerem. Jadę na strych na chwilę, bo na strychu jest pudełko od tego, nie ten pewny, bo popełniając ostatnio pudełko na safet, na górę. Dawaj, no tu. Bo to wygodne, najlepsze miejsce, żeby nogą nie surfnąć, żeby nie płamać, bo to ochrania moją klawiaturę za 30 zł. I powiem, to jest kanał. Bo jeszcze taka osoba nie robiła, pokazuje tanie rzeczy, ale sprawne, dobrze zrobione. I działające, i da się grać, i polecam. A tu była pufa i ktoś ukradł. Złodzieje jakieś. I babcia szła i wzięła pufę. Zajebiczą pewną klawiaturę. To nie jest klawiatura mechaniczna, to jest klawiatura LEDowa. Chciałem poprosić za 30 zł ją kupiłem, bo miałem obsesję na nią. Dlaczego? Bo miałem obsesję na to, że jest LEDowa. Bo jestem wielki fanem LEDów i chciałem klawiaturę taką cichą. A ostatnia była głośna, to brata obudziłem. I chciałem je zbić za to. Zjechała sobie klawiaturą i widzą, co skazało na live'ach. Kupiłem taką byką normalną. Moja drogich nie kupuję, bo zaraz będę narzekał, że za dużo pieniędzy wydałem i będę miał doła. Bo ja pieniądze zbieram po to, żeby lepszy sprzęt kupić. Tego sprzętu nie powiem, bo to jest tajemnica dopiero. Pójdę do pracy, zarobię i kupię, żeby być tego dumny, zadowolony, za lepszy sprzęt. Po to, żeby wy byli z tego dumni, zadowoleni właśnie ze mnie. Bo to ja w tym miejscu, żeby dla was robił wszystko, żeby było elegancko, fajnie i tanie. Po to, żeby widzowie byli z tego dumni, że oglądają mnie, dla łapek w górę. Cool life. Klawiatura zabica fajna. Jak lubisz coś taniego kupić, to jest osobą, która nie lubi wydawać dużo pieniędzy, kup sobie tanio, będziesz z tego dumnie zadowolony i nie będziesz miał problemu z bratem albo z widzem, jak nagrywasz na YouTube i próbujesz live. Jak jest głośna, to widzom to przeszkadza czasami, bo mówią, przyjdźcie tą klawiaturę, bo zaraz usy będą polecieć i mówią to, że będzie krew z usy lecieć. Oni nie miałem na strych iść, ale pójdę, bo pomijając to tą klawiaturę pokazuję, tam jest opakowanie od tej klawiatury i jestem, zrobię akcję detektywa, nie? Sprawdzić, przeglądnąć i śledztwo przeprowadzić i te pudełka. Jak nie będzie, to nic, bo chciałem o miejsce na dzisiaj wrzucić, na kiedyś wrzucić właśnie vloga z unboxing tej klawiatury, tanie za 30 zł i bardzo dobra jest. Polecam. Dlaczego jest dobra? Bo sam ją używam, przyjemna jest i ona się nie psuje. Bo to jest też gamingowa, ale LEDowa. Tylko na niebiesko świeci i można ustawić, że włącza, wyłącza, włącza, wyłącza. Takie ruch ma. Fajnie. A to jest krzesło, podróbka krzesła Genozy. Nie Genozy. Przepraszam, pomyliło mi się, bo takiego krzesła nie ma. Nie, sorry, jest. Bo jest upał. Upały są i udar zostałem od tego i bdury gadam. To jest Diablo, podróbka hotela. On wie, bo na internecie sprawdziłem, jakiś typek 10-latek powiedział, że to jest podróbka. I powiedział, że to jest Chin i to się nazywa Hellgamer. Bo podobne jest to trafnie niewygodne, ale kupiłem budżetowe właśnie. Tym dużo, tym będę miał problem. Tam na korytarzu widzowie. Będę set na górę schodami. Niebezpieczne są, bo kiedyś guza o nich zarąbałem. Chciałem poprosić, że krew leciała. Nie będę mówił o krew, bo są tacy ludzie, co mogą na tym zemrzeć. Smyczka na kota.
Taka zabawka. Takie brylocy, co mogę tu sobie podczepić. Laska mojego dziadka. Chińska lampka. Nie chińska lampka. Prawdziwe, zabytkowe. Nie zabytkowe, prawdziwe, chińskie. To nie jest lampka, bo kiedyś się pomyliłem. Ja powiedziałem wam, że jak jest upał, to bzdury gadam. To jest telefon chiński. Prawdziwy, oryginalny, chiński, zabytkowy. Jestem na strychu. Muszę iść na sypie, bo ponieważ muszę to posłuchać właśnie, bo na strychu jest tak gorąco i duszno. I te czasami ja, jak jest za gorąco, to czasami ja mam tak zaraz zacznę bzdury gadać i pomniewa. Po prostu od tego gorąca po prostu nie będzie mi się chciało myśleć na tym, co mam po prostu do was powiedzieć. Bo ponieważ ja się wtedy gubię się na tym rozmowie, bo ponieważ jak rozmawiam, to muszę bardziej dużo myśleć po to, żeby wam dokładnie przekazać wiedzę, którą ja posiadam w głowie, żeby wy mogli mnie posłuchać właśnie. Jak jest gorąco, można od gorąca zostać udara. Najlepiej jak masz, jak jest gorąco i udara zostanie i będziesz zgadał bzdury, to wy najlepiej zimną wodę czajnika i wtedy ci przejdzie i wróci do normalności. Bo mam klawiaturę mojego brata, bo mój brat kupił jeszcze droższą klawiaturę mechaniczną i on jest z tego dumny, zadowolony, że to kupił, bo ponieważ ona jest głośna i przez tą klawiaturę właśnie, to mój brat stał z łóżka i mnie chciał zbić, powiedział, nie przeszkadzaj, bo rano trzeba stać do roboty. I tutaj najpopularniejsza, za 100 zł zeta myska klawiatura, jeszcze podkładka na myskę i słuchawki fury. Te słuchawki fury mi się popsuły, bo ponieważ nogą nadepnąłem. I tam. I jedna strona. Tutaj. Słyszysz? Co za to suba? A to oto mój strych właśnie. Na strychu rupiecie mam i ubrania mokre, żeby wysuchły. Rupiecie to są, które już nie używam. Albo rupiecie z 10 lat temu od babci. Dziadek mu zaniósł babcie i mój dziadek kolekcjonuje słoiki, bo ponieważ robi zemy, soki, kompoty właśnie. Nie widać trochę, bo ponieważ tutaj jest sobie oświetlenie, bo tu jest jedno oświetlenie, a pudełka nie ma. Pewnie cyganie przyszli i ukradli te pudełko. Powiedzieli, o zajebiste pudełko sobie wezmę, a potem tym pudełkiem coś zrobią i wtedy będą dumnie zadowoleni. Wiecie o co chodzi. Cyganie zawsze wezmą, jak ci się nie przyda. A tutaj wielka rura, bo ponieważ komin mam i ten komin daje ciepło domu i musi dym jakoś wylatywać. Bo tutaj nic nie robiliśmy za nie cegły, bo ponieważ by komin by się popsuł, by się zapchał. Bo ponieważ był taki typowy facet, który zajmuje się kominami. A tutaj mam rękawiczki właśnie, takie gumowe, z niego robię balony. Balony są fajne. Ostatnio muchałem i gniotka zrobiłem i wybuchłeś się z ląkiem. Chcę to rękawiczkę. Pokażę słoiki. To mojego dziadka, bo jak mówiłem. To hobby mojego dziadka. Bo mój dziadek ma to już po rodzicach. Ponieważ ze na wsi zawsze tak robił i zostało mu po prostu. Bo ponieważ jak więcej ludziom się pomaga, to potem tobie coś zostanie. I potem będzie ty to robił, bo dla ciebie się to spodoba i będziesz chciał kolejnej osobie to przekazać po to, żeby nauczyć. Po rodzinie nic nie zginie, po prostu to oznacza, że będzie przekazywał dalej, a w końcu w przyszłości gdzieś, to będą wiedzieli o co chodzi i co jest grane. I będą wiedzieli jak to zrobić. Tutaj mam wiadro ziemniaków z ogródka, ręcznie kopane. Na działce po prostu byłem i zebrałem. Papkę w górę. To będę na górę. Stosna palma, taki kwiatek po prostu.
ciekawego nie ma. Za 100 zł kupiłem zegarek fajny. Na bazarku. Fajny, polecam. Wodoodporny. Dwie osoby chciały ode mnie kupić, jeden chciał za 200 zł. Kupić, a ja się nie zgodziłem. Spinner. Za złotówkę go kupiłem, bo ponieważ na Allegro znalazłem za 3000. Taki sam, tylko złoty był. A tu jest moja tam tracer. Na stojaku. Czyli stojak to opiera po prostu mikrofon. Bardzo dobry jest. Ładny. To kupiłem kabel taki, co umożliwia mi na USB mogę podłączyć, bo na USB jest bardzo dobre. A to jest laptop tylko do przeglądania internetu i do robienia muzyki. To jest taki vlog po prostu mojego życia. Taki co chciałem zrobić po prostu. Chciałem znaleźć po to, żeby mógł klawiaturę mieć. Właśnie. Po prostu taki dzień życia mojego po prostu vlog. Takie vlogi będą. Ja będzie wam po prostu się podaj, to by sobie podaj tak chętnie na takie odcinki, bo ponieważ zawsze się chętnie przyjmie się. Ja nagrywam telefonem. A to są moje modele ze SAS. Kobi, modele. Samoloty, czołgi i armata. Coca-Cola, SAS się napis. Dobra, na upo. I też to był model ze SAS pierwszej wojny światowej i drugiej. Jest samochód Bentley z piłkarza z Barcelony. My to pierwszy wiek o tym samochodzie mówię. Ile 7 minut. A więc jak nic nie zrobiłem, bo ponieważ dzisiaj poszukiwanie pudełka do klawiatury i nie znalazłem. I trzeba poporować to do widzenia na razie, że majta się do kolejnego odcineczka. Wejścia łapę w górę, lecimy do Bartka Zacharskiego rowerem. Nara.